podcast Kuchni Marketera, programu pierwotnie nagrywanego na kanale YouTube pod tą samą nazwą. Znajdziesz tutaj masę inspiracji od osób, które już może znasz lub chcesz poznać. Opowiadają, jak to się zaczęło i dlaczego kochają to, co robią, a także o swoich pasjach, psach, kotach, bieganiu czy muzyce. Autentycznie, szczerze, tak od. Pierwsze pytanie miałoby właśnie, żebyś opowiadał o swoim pierwszym razie. Z marketingiem, tak, z marketingiem oczywiście, no. No, tak, gorąca ta rozmowa. Słuchaj, pierwszy raz, ja po studiach, znaczy właściwie w czasie studiów wyjechałam, to był 92 rok. Strasznie chciałam się nauczyć angielskiego, no bo w tych czasach angielski to była wielka umiejętność i wyjechałam do Stanów. Aha. Z 50 dolarami. Myślałem, że z 50 osobami. Z 50 dolarami. I miałam być 3 miesiące, ale zostałam 2 lata. Mieszkałam rok w Nowym Jorku i rok w Kalifornii. I to tam była ta pierwsza? To ten pierwszy? Nie, tam nie. To ja pracowałam w kiosku, w sklepie ze sztuką afrykańską, w fast foodzie. No, 2 dni sprzątałam u Żydów ortodoksów, ale okazało się, że tej umiejętności nie mam. Aha. Także... I oni zrezygnowali z ciebie. Tak, oni zrezygnowali ze mnie. I wróciłam ze Stanów, no to już umiałam, znałam angielski. I dostałam pracę w takiej holenderskiej firmie. Ale tutaj, już w Polsce, tak? W Polsce, w Krakowie. Bo ja pochodzę spod Krakowa. I oni, żeby mnie przeszkolić, wysłali mnie do Warszawy. Na 3 miesiące do oddziału, który się mieścił w Michałowicach. Ja zostałam zakwaterowana w domu chłopa. Miałam taki pokój 2x2, wspólną łazienkę na korytarzu i codziennie, a to była w ogóle zima, więc było strasznie, codziennie jeździłam tą wukatką do Michałowic. Co potem się okazało wielką atrakcją, bo mieliśmy cudowny zespół wtedy, więc my tą całą drogę do pracy i z pracy się śmialiśmy. To był 97 rok, jakoś tak. I to była moja pierwsza w ogóle praca z marketingiem, ponieważ ta firma zajmowała się obsługą promocji, konkursów, loterii, rozsyłaliśmy. Ale to już było, to było po studiach, na studiach? Po studiach, po. PR, tak? Nie, moje pierwsze studia to AWF. A, okej, okay. No dobrze, to bardzo blisko. A był krakowski, tak. To moje ale gdzieś tam PR po drodze też, o ile PR panu, był tak? Już na UW, nawet dostałam złotą odznakę i uwaga, po zakończeniu PR-u stwierdziłam, że nigdy w życiu nie mogłabym pracować w agencji PR-owej. Aha, no to nie. Tak. Ale poczekaj, ja tu sobie wynotowałem coś takiego. Od ponad 20 lat kobieta w biznesie umieszczona w rankingu najchętniej wpływowych kobiet w polskiej reklamie, Magdalena Czaja, prowadząca jedną z najliczniej nagradzanych polskich agencji marketingowych, San Marcos, wiceprzewodniczący prezydium Komisji Etyki i Reklamy. PR czy tak naprawdę nie, tak no wiele tak, znaczyłaś? Tak było, tak. Znaczy, czy ja tak wiele znaczyłam? Nie, no tak. Przyjdź kiedyś na warsztat, który prowadzę dla firm o syndromie oszusta. Jak ktoś miał syndrom oszusta, to nawet jak miał takie osiągnięcia jak ja, to ja nie byłam w stanie zobaczyć tych moich osiągnięć, wiesz? I w momencie, kiedy myśmy dostali... Kurczę, to bardzo spoważniało, bo to jest naprawdę przykład. Ale naprawdę, ja cały czas miałam poczucie, że mimo tego, co ja zrobiłam, że dostaliśmy lwa w Cannes, i naprawdę do dzisiaj ta kampania jest... Lwa w Cannes. Tak, sobie dostaliśmy. Tak, że jedna z najbardziej nagradzanych w historii polskiej reklamy. Tak? Pierwsi w ogóle użyliśmy Facebooka do jakiegoś rodzaju promocji. I wiesz co, a ja cały czas miałam wrażenie, że za chwilę ktoś odkryje, że tak naprawdę to ja się nie znam na tej reklamie. Ja się nie znam. No właśnie. I słuchaj, i to było straszne. Ale ja mogę. Ale wiesz, co jest, Paweł, straszne, że to dotyczy 70% z nas, a zwłaszcza kobiety. Ale dlaczego? Zwłaszcza kobiety, a może faceci się nie przyznają? Wiesz co, my jesteśmy inaczej wychowywani na przykład. Stereotypy odnośnie kobiet i sukcesu są zupełnie inne. Jakby życie było czyli trzeba przepraszać, że się już osiągnęło sukces, tak? Wiesz co, sukces to jest, też oznacza jedną rzecz, jesteś na świeczniku.
a na świeczniku jest się samotnym. Wiesz o tym, że wiele kobiet, ja o tym właśnie na tym warsztacie mówię, wiesz o tym, że wiele kobiet woli nie przyjąć awansu, niż odejść ze środowiska, które jest jej przyjazne. Dla kobiet relacje są bardzo ważne. I czasami ten sukces jest przerażający. Ale wiesz, to kiedyś w rozmowie, już nie pamiętam z kim, ale usłyszałem właśnie, czy to był jakiś wykład, no nieważne, jestem człowiekiem sukcesu, tak? Znałem tę osobę, wiedziałem już, co osiągnął i faktycznie był to sukces, ale nie widziałem nigdy w takiej roli. Dla mnie to było takie wow, fajnie się niepotrzebni i tak dalej. A to też jest polskie. To też jest polskie, no, ja wiem, polskie, wiem, wiesz, no właśnie. Fali się. Opowiem ci anegdotę, uwielbiam ją. Opowiadał ją jeden z takich bardzo dobrych coachów polskich. Opowiadał, że jak do Polski przyjechał autor jakiegoś światowego bestsellera i miał spotkanie właśnie z menadżerami, dyrektorami, prezesami i tak dalej, wyszedł na scenę i robił to samo, co na całym świecie. Tak. Wyszedł i powiedział tak, słuchajcie, ja sprzedałem miliony książek, powiem wam, jak to się robi. Jestem człowiekiem sukcesu, powiem wam, jak to się robi. A Polacy zaczęli widzieć. Patrzy, a cała sala tak. Aha, ściemnia. Dobra. No i wyszedł, wiesz, za scenę, za kulisy i mówi do tego człowieka, słuchaj stary, ja nie wiem, co w ogóle się dzieje, co ja mam robić. Na całym świecie to mówię, wszyscy biją brawa, cieszą się, a tutaj po prostu jest totalna ściana. I on mówi do niego, słuchaj, bo ty w ogóle źle zacząłeś. Wiesz, co ty masz powiedzieć, jak tam wyjdziesz, co? Ja ci powiem, powiedział mu, wyszedł na scenę i mówi, chciałem wam powiedzieć, że tyle razy dałem dupy, tyle razy poniosłem porażkę, a wszyscy... Nie, to jest nasze. To co ty mówisz, że się ktoś chwali i tak dalej, to jest właśnie polskie, nie? Nie podnoś tam głowy wyżej niż reszta, wyrównać. Kiedyś też rozmowę Anglików słyszałem, mówią, o ci to z Polski, oni tacy zawsze poważni są. Bardzo serio. Poważni, tylko bardzo serio. Ale wiesz, jak dla mnie to wyglądało na co dzień? Że ja coś osiągałam i to był, temat zamknięty, idę dalej. Tak jakby tego sukcesu nie było, ja ciągle zaczynałam od zera. Okej, czyli no dobrze. A mężczyźni mają trochę inaczej z tego, co zauważyłam. Widziałam to u mężczyzn u mnie w firmie. Mężczyźni sobie po kolei przypinają medale i z tymi medalami już chodzą, a ja zawsze od zera. Wiesz, jestem druga strona tego. Tak obiektywnie rzecz mówiąc, dużo osiągnęłam. Być może dla mnie to było motywujące, że jest od zera. Nie wiem, może by tak było, że gdybym zaczęła ja sobie przypinać te medale, to znaczy, że nie było przez to nie było kolejnych sukcesów. Tak, więc nie wiem, ale powiem ci tak, wiem, że syndrom oszusta odbiera ludziom mnóstwo. I warto się temu przyjrzeć. No ja to zrobiłam. Magdalena zażyczyła sobie wytrawne naleśniki. Ja planowałem słodki, ale niestety. Ja chcę powiedzieć, że w ogóle gotujący facet to jest w ogóle tak piękny widok. No dziękuję bardzo, bardzo to lubię. Robię to troszkę też dla siebie. Bardzo lubię karmić. Także. A no to jest cudowne, wiesz, to jest takie powiedzenie, że tam koń w biegu, kobieta w tańcu. A ja uważam, że trzecie to jest gotujący mężczyzna. No dobrze, to teraz gotujący mężczyzna pyta, ryba czy warzywa i ser? Czy ryba też ma być? Też ma być. Okej. Okay. Mhm. To jak długo ta agencja? Ja ją prowadziłam 20 lat, także sporo. Mhm. 20 lat, Boże. Nie, no dobrze, no nie rozczulajmy się tutaj na co mówiliśmy. 20 lat, ale wiesz Paweł, prawda jest taka, że na przykład z pierwszych 10 lat, to ja nic nie pamiętam. A słuchaj, w ogóle, nie wiem, skąd się to wziął? Przypadek? Pasja? To jest śmieszna historia. Ja z tej agencji z holenderskiej, co ci mówiłam, jeździłam do Warszawy z tych Michałowic, do polskiej agencji, w której ja pracowałam z grafikiem. To znaczy, on robił dla mnie materiały reklamowe. I mnie się tak strasznie podobało. Czyli on dla tej agencji robił, tak? Holenderski. On robił dla mojej firmy, ja byłam jego klientką. I jak ja jeździłam, to sobie myślałam, Boże, jaki to jest w ogóle super ta agencja. No i poznałam w ten sposób właściciela, Norberta Fmańskiego, dzisiaj zresztą właściciela jednej z najlepszych firm PR-owych w Polsce, Onboard PR.
I ja mu mówiłam, że mnie to zachwyca w ogóle, co oni robią i tak dalej. No i on mi zaproponował pracę po prostu. Aha. I przeżyłam wtedy bardzo dziwne doświadczenie, ponieważ moi holenderscy szefowie, wiesz, ja byłam wtedy młodzielką dziewczyną, miałam 27 lat. Zrobili z tego taką aferę, że ja odchodzę. Zrobili zebranie z Norbertem. Strasznie mi, że oni napiszą... A to dowiedzieliście, tak? Że tak, to, tak, tak. Że to przez nie, no. Ochromi, po prostu, Boże, jak ja się tego wystraszałam. W ogóle śmieszne było, ale oni po prostu nie chcieli, żebym ja odeszła. I faktycznie było tak, że jak moi klienci po 3 miesiącach się dowiedzieli, że ja wracam do Krakowa, to powiedzieli, że... Aha, bo to był ten zamiar powrotu, tak? Tak, no ja miałam być tylko 3 miesiące, żeby się nauczyć. I moi klienci powiedzieli, że jeżeli ostre? Ja... Proszę? Czoszkę ostrego? Tak, bardzo, okay. Bardzo. O, ja, słuchaj, ja lubię tak ostre, że nie przeżyłbyś tego. No domyślam się, bo ja, tego, ja tak bardzo nie lubię ostrego. Ja uwielbiam. I jak moi klienci się dowiedzieli, że ja mam wracać, to postawili no, firmie warunek, że oni odejdą, jeśli ja odejdę. Aha. No i w ten sposób zostałam w Warszawie, tak skracając, ale dostałam pracę w tej agencji, w której ostatecznie zostałam szefową obsługi klienta. I to był rok? O Jezu, to no był no, tam do 2000 no dobra, roku, bo w 2000 roku postanowiłam, tam się ta agencja rozpadła, właściciele się po prostu rozeszli. I ja zostałam właśnie przy Norbercie, który mnie zatrudniał, ale ja założyłam agencję z kilkoma osobami, tam był Kuba, Budek, Michał, Berger i myśmy się, jeszcze jeden chłopak i myśmy razem otworzyli agencję. I to było tak. Ale to już jest Solarkos, tak? I było tak. Ja mówię tak, słuchajcie, nie mamy faksu. I ktoś tam mówi, ja mam faks do domu. Ja mam. Tak, nie tak, ale to tak było, słuchaj. To ja przyniosę z domu coś tam. O, fotel. To ja mam taki fotel niepotrzebny. Słuchaj, tak powstała ta agencja. Aha. Ale jest jedna bardzo ciekawa kwestia. Totalna garażowa. Garażowa, słuchaj, po prostu 1000. Ale to jakoś tak odpaliło, ja wtedy, Paweł, zajmowałam się wszystkim. Naleśnik Magdaleny Czaja. Ale ekstra, no przepiękny. I to był początek. To był początek. Ja byłam tak, e-kantem, no tak. Szefową, kreatywną, strateżką, byłam wszystkim. Tylko graficzką nie byłam, no bo nie miałam tych umiejętności. I chcę ci powiedzieć, że za tych czasów, kiedy nas było tam czworo, myśmy mieli wygrywalność przetargów na takim poziomie. No dobra, ale konkurencja była? Nie, no konkurencja była zawsze. No tak, no to domyślam się, że zawsze. Zwłaszcza, że wiesz, pod szyldem agencja reklamowa. No to może za spotkanie w takim razie. Za spotkanie. Proszę cię częstować. Ja się częstuję, dobrze jest z tobą. Nie, dobrze. Ja to za chwilę będzie. Słuchaj, wielu rzeczy być może trzeba mnie namawiać, ale na pewno nie do jedzenia. Ale super robisz te naprawdę. Nie no, co? Czy tak powinienem zareagować? Nie. Powinieneś powiedzieć, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Spróbuj. Ja to potrafię robić. Właśnie spróbuj. Kolejny raz proszę, spróbuj. Nie czekając na ten, który będzie tutaj. No dobrze, no i tak sobie byliście bez tego faksu. I zaczęliśmy wygrywać przetargi. I ja, ponieważ ja byłam kreatywną strateżką i tak dalej, no to wiesz, to jakby to ja miałam poczucie, że to dzięki też mnie wygrywamy, ale potem jak wygrywaliśmy, to jest ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, mm-hmm. I mówię to zwłaszcza pod kątem kobiet, chyba kobiety słuchają. Agencja rosła, pojawiało się coraz więcej ludzi w strukturze pode mną i coraz częściej słyszałam, że ja jako prezes nie powinnam się zajmować kreacją, nie powinnam się zajmować strategią. No to trochę chyba racji, nie? Że ja się na tym nie znam. A, no dobra, to już nie koniecznie. Ja, był taki moment, że ja po prostu w to uwierzyłam. To znaczy... Serio? Zaczęłam sobie tak myśleć, kurczę, zatrudniam stratega, wiesz. A ja, wiesz, nie nigdy ja uczył już znaczę, tak? Strategii, ja już... Tak. I przyszedł taki moment, że ja byłam tym prezesem, no wiadomo, tam podejmowałam decyzje i tak dalej, ale straciłam takie poczucie, że to, co naprawdę się dzieje, to, że ja mam, że to jest też moim udziałem, rozumiesz? Stałam się, miałam takie poczucie takiej trochę figurantki, wiesz?
I uświadomiłam sobie to dopiero, kiedy stanęłam obok agencji, że ja sobie pozwoliłam odebrać poczucie sprawczości i odebrać sobie wiarę w moje talenty. I ja musiałam odejść z reklamy po to, żeby zostać samą, bo o tym będziemy mówić, że zaczęłam zupełnie nową drogę życia, bez żadnej struktury i tak dalej. I musiało to się stać, żebym ja sobie przypomniała, że ja mam tak niesamowite zasoby. Rozumiesz? Że ja potrafię myśleć i kreatywnie, i strategicznie. Do dzisiaj Michał Berger, który jest zresztą głównym twórcą tej kampanii, która dostała lwa w Cannes, mówi, że najlepiej kreatywnie mu się ze mną pracowało. Gdyby losy się potoczyły inaczej, to ja bym była kreatywną. Pewnie bym była copywriterką. I ja pozwoliłam tej strukturze odebrać mi poczucie, że ja coś umiem, rozumiesz? I stałam się bardzo zależna od ludzi i to jest niebezpieczne. I to chcę powiedzieć. Że możesz się doprowadzić do takiego momentu, że ci się wydaje, że sobie nie poradzisz bez innych. A jak dojdziesz do takiego momentu, to inni to wykorzystują. Czyli to była ściana, tak zwana. Tak. No dobra, ale teraz odeszłaś i mówisz, że jesteś sama. Ale czy bez tego bagażu? Bo tak się teraz zastanawiam... już nie jestem sama, ale zaczynałam sama. No okej, pamiętam, jak opowiadałaś mi, jak gdzieś tam ta wielka pani prezes za chwilę nosiła mazaki, bo przygotowaliście tak. jakąś konferencję, tak? Tak? I biegałaś, no dobra, to też jest fajna historyjka, to poprosimy. Ponieważ ja odeszłam z agencji, ale to nie było tak, że ja się przesiadłam do jednego pięknego konia na drugiego. Tak. Tylko po prostu... To było faktyczne odejście. Tak, ja po prostu już... Ja miałam wypalenie zawodowe. Ja po prostu już tego nie mogłam robić więcej. Więc odeszłam i nie miałam nic. Miałam tylko to, że ja wiem od zawsze, że ja świetnie pracuję z innymi, że uwielbiam psychologię. Duży też bagaż doświadczeń tak. i wiedzy, nie? Tak, tak, tak. Ale wiesz, że kocham psychologię, że kocham rozwój osobisty, nawet duchowy. Jak skończyłam coaching, bo jestem certyfikowany coachem, to był jeden z najfajniejszych momentów w moim życiu. Rozumiesz, tyle dla mnie znaczył ten dyplom. I ja wiedziałam, że to się robi. W trakcie. I ja wiedziałam, że ja chcę pracować z ludźmi, ale nie miałam strony internetowej, nie miałam nazwy, rozumiesz, nie miałam nazwiska w tej branży, nic. I musiałam zadbać o finanse, nie? Tak. Bo ja nie jestem typem, który odejdzie, pójdzie sobie na parę miesięcy wolnego, nie będzie zarabiać, będzie się z tym dobrze czuć. Po prostu musiałam mieć takie poczucie, że mam dalej tą płynność, tak? No i dostałam wtedy zapytanie od mojej serdecznej koleżanki Sylwii Lewandowskiej, która jest świetnym coachem pracującym z korporacjami, która powiedziała, znała moją sytuację, bo ja jej się radziłam i wiedziała, że przyjmę każdą pracę, bo zaczynam. I ona powiedziała, słuchaj, jadę na takie 3-dniowe szkolenie. Słuchaj, robisz tak pyszne te naleśniki, są takie miękkie. Nie, ale słuchaj, ale jeszcze nie zjadłaś, bo... Ale one są takie miękkie. Ale one są miękkie dalej, zdecydowanie ten środek jest lepszy. Prawda? Super, no takie mi nie wychodzą, może dlatego moje dziecko... Słuchaj, ja ci to spakuję ewentualnie, albo przygotuję ci drugie ciasto. Cudownie! Prawda? Ale wiesz, tam zrobić ciasto to jedno, ale to tak zrobić, rozprowadzić na patelni, to jest drugie. Pani Magdalena, proszę się poczęstować. No i słuchaj, i ona mówi, czy ja bym chciała, bo ona jedzie na szczyt i potrzebuje tak? asystentki. Aha. I teraz wiesz, pani prezes, człowiek reklamy roku i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, tak, pojechałam z nią. No i moje zadanie było takie, witać gości, przynosić kawę, mleko. Słuchaj. Pani prezes. I to było pani takie... przyniesie kawę. Tak, i to było takie śmieszne. Wiesz, oni mieli drugi pani Madziu. A ja myślałam sobie, Boże, jak fajnie, że mam to doświadczenie. Ale najśmieszniejszą historią było, jak Sylwia mnie poprosiła, żebym przyklejała na ścianie flipcharty tam, te, które. I mówi, tu masz takie gumki. A ja wiesz, Paweł, umówmy się. Ja zawsze od tego miałam ludzi. Tu masz takie gumki, co trzeba na ścianę ładnie przykleić. A Sylwia, estetyka 1000. No i ja przykleiłam, zadowolona.
A ona przyszła i mówi, jak się to przykleiłaś? Ona mówi, przecież te gumki się od spodu przykleją, a nie na wierzch. Przecież jak to wygląda w ogóle? Słuchaj, myśmy się tak z tego śmiały. Ona mówi, oj pani prezes, nawet filczartów nie umiesz przyklejać. I wiesz co, i myślę sobie, że jestem sobie wdzięczna za taką cechę, że ja mam dużo poczucia pokory w sobie, plus mam duże poczucie humoru. W sensie ja sama się potrafię śmiać i myśmy się tak z tego śmiały, ale najlepszy był wieczór. Ponieważ wieczorem siedzieliśmy przy stole na kolacji z prezesami tej firmy, jakaś tam korporacja błękitna, no i też Sylwia siedziała i ja. No ale ja byłam postrzegana jako asystentka. No ale ja jestem pani przy sobą, tak? No i coś tam rozmawiamy, coś o polityce, o gospodarce, no i ja się włączam do rozmowy. No i tak na początku tak... Marysiu! Wiesz, Marysia się odzywa przy obiedzie. I tak, i ja... I wiesz, ja coś mówię, coś dyskutuję i tak to było tak bardzo widać, wiesz, język ciała, bo oni tak siedzieli zwróceni do Sylwii całkiem, no autorytet i tak dalej. Ja siedziałam na końcu w ogóle nigdy. I potem jak zaczęliśmy rozmawiać, to oni się zaczęli tak odwracać. Ja na przykład, ja mówiłam, nie no, ja to widzę inaczej, bo coś tam... I oni po prostu... Ja myślę, że oni mieli straszny dysonans, bo tutaj byłam osobą, która się wypowiada, ma opinię, nie zgadza, a z drugiej strony podawałam im płaszcze. No i to było takie... to był ten początek zmian, tak? Tak, to była ta pierwsza praca i jestem za to Sylwii strasznie wdzięczna. Wspomniałaś przed chwilą, poza nagraniem, o nosie co do wygranej kampanii. To jak zgłosić do konkursu, żeby wygrać? Podobno są jakieś takie sposoby na to, żeby... I ty myślisz, że ja tutaj super... tak opowiem... Ale pewnie, że wiesz co... A ja powiem, nie, my organizujemy konkurs, jest to niemożliwe. Właśnie. I to no jest właśnie kluczowe. To znaczy, musisz mieć w zespole osobę, która jest przekonana, że jesteście w stanie dostać nagrodę. Okay. Jeżeli nie będziesz miał jednej osoby, która po prostu... Która w to wierzy. Która w to wierzy. I tutaj mówimy już o takich obszarach, w których ja się teraz poruszam. Ja go też mam z reklamy, czyli... Mówię ci, energia... Ale wiesz co, przepraszam, że przerwę, ale wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to nie dotyczy tylko i wyłącznie, czy to jest zgłoszenie do konkursu, czy nie, tylko w ogóle wykonywania pracy. No, jeśli nie wierzysz i nie lubisz, to ona nie będzie dobrze szła. I już. Koniec. Dziękuję bardzo. No właśnie podałeś tą regułę. Nie, ale poważnie. O, proszę bardzo. Musi być po prostu osoba, która nie ma przekonań przeróżnych, na przykład polska agencja nie może dostać nagrody. Nagrody dostają tylko duże agencje. Jesteśmy za małym zespołem, żeby... Rozumiesz, my mamy milion przekonań, które nas blokują przed tym, żeby spełnić swoje marzenie. Jak masz jedną osobę i ona ma wystarczająco silną wiarę w to, że jesteśmy w stanie wygrać, to ona jest w stanie pociągnąć zespół. I wtedy, wiesz, dzieją się czary, naprawdę. No dobrze, to z tym się zgadzamy. Trzeba po prostu wierzyć w to, co się robi. Tak, ale powiem ci jeszcze jedną rzecz. Z tą zajawką. Tak, powiem ci jeszcze jedną rzecz a propos tego, jak wygrać nagrody. Druga. Ona się łączy z tym, co ja teraz robię. Wyobraź sobie, że ja, to jak się rynek zmienił bardzo, prowadzę warsztaty dla korporacji. Ostatnio dla jednego z banków zrobiłam 6 takich warsztatów o technikach pracy z umysłem. Ja na tym warsztacie mówię o tym, jak wielką siłę ma wizualizacja. I o ile w świecie sportu, to my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oni o tym mówią. Małysz mówił, że przed każdym skokiem wyobraża sobie idealny skok. Nie? Michael Phelps, ten zwycięzca tak, spływania, mówił, że wyobrażał sobie, jak płynie każdy ruch swojego ciała. Mohamed Ali mówił, że w ogóle nie wychodził na ring, jak sobie nie wyobraził, że zwycięży. Ja uczę, słuchaj, na tym warsztacie, jak wizualizować w stanie alfa, żeby osiągnąć swój cel albo marzenie. I uważam,
Opowiadam też o tym, jaką siłę mają mapy marzeń. Wiesz, to kiedyś, tak 10 lat temu, to mapa marzeń to robiły sobie takie nawiedzone kobiety, wiesz. A okazuje się, wyobrażasz sobie, że 1/5 właścicieli małych firm w Kanadach, bo było badanie robione przez jeden z banków, 1/5 właścicieli małych przedsiębiorstw robi sobie mapę marzeń, zanim zacznie biznes. Więc ja bym powiedziała... Ale to też nie jest... No dobra, zgadzam się, jest coś takiego, ale przychodzi mi do głowy, że budowanie scenariuszy, kolejnych scenariuszy, kolejnego scenariusza, i tak dalej. Ale scenariusz to jest nic. Ty masz poczuć, że chcesz. Całymi zmysłami, że to się dzieje. Nie, że chcesz. Bo jak będziesz myślał, że chcesz, to zostaniesz na chcesz. Aha. Chodzi o to, żeby umieć sobie wyobrazić, że ty to osiągnąłeś. Rozumiesz? I to jest niesamowite, że ja pracuję z bankiem, gdzie pomagamy jego pracownikom wyobrażać sobie, że lepiej im się pracuje. I o tym jest ten warsztat. A wiesz, co jest najlepsze? Ci ludzie po tym warsztacie piszą, że to był najlepszy warsztat w ich życiu. A ja jak pierwszy raz to robiłam, to sobie myślałam, Boże, ja będę mówić w banku o mapie marzeń, wizualizacjach, medytacjach, stanie alfa, a oni byli zachwyceni. Dobra, to jedz sobie naleśnik, teraz ja opowiem ciekawą minutę. Moja córka była teraz na warsztatach. Było tam kilka grup, Chorwacja, Włochy, Stany, Szwajcaria i Polacy. Mieli różne zajęcia, różne warsztaty komunikacji, między innymi nagrywanie audycji radiowej i tak dalej. I był jeden element, który wspominają najlepiej, a co stwierdziłem, że świat się nawraca. Jednak sprawiło im to największą przyjemność i czekają na to, bo to za chwilę ma do nich dotrzeć. A było to pisanie listu, odręczne pisanie listu. Oni najlepiej wspominają historię, jak to trzeba było coś na ten papier i tak dalej, później spakować w kopertę i że to do nich przyjdzie, tak? Tylko trzeba poczekać, nie tak, że to jest online. I słuchaj, z całego wyjazdu dwutygodniowego najdłuższa historia była o pisaniu listu. Ciekawe. Więc mówię, kurczę, jest jakaś nadzieja. Świat wraca. Myślisz, no, że nie będziemy mieć internet? Żartowałem. Będziemy mieć internet zostaje. Ale to ciekawe, wiesz, bo narazili się na... Bo to teraz największym przekleństwem jest ta instant gratification, nie? Czyli natychmiastowa gratyfikacja. I to ja pracuję z ludźmi o relacjach teraz. I my wszyscy chcemy, żeby w związku było natychmiast fajnie, ciągle, i już, i szybko. I to nas na straszne manowce wyprowadza. No właśnie. Także czekamy na list, po 2 miesiącach mamy ktoś. Dobra, to jak wygrać konkurs mieliśmy, jak wygrać przetarg? Jak się przygotowywaliście do tego i te piękne sukcesy, o których opowiadałaś? Chodzi mi o to też, ta wcześniejsza statuetka faktycznie coś na nią zwraca uwagę, czy jednak koneksje, rozmowy pod stołem? Wiesz co, na pewno nagrody... To mają być te czarne strony. Tak, na pewno nagrody rzucają na ciebie światło. Ideą marketerów chce zobaczyć, co sobą reprezentujesz. I ten sukces z tego powodu był trudny. Dlatego, że my nagle byliśmy małą strukturą, tam było nas chyba 28 osób. Sukces osób. Przyszedł do Was nagle, tak? Czyli nagroda. Tak, 28 osób, a myśmy zaczęli być zapraszani do przetargów, gdzie byliśmy na przykład jedyną polską agencją i uwaga, czarna strona, okazywało się, że polska agencja w ogóle nie może wygrać, dlatego że to ma być tylko rozdanie sieciowe. A my byliśmy ciekawostką. O, proszę bardzo. I to było bardzo trudne. Tym bardziej, że pracujesz w reklamie. To znaczy trudne do tego, żeby to przyjąć, tak? Tak, no wiesz, pracujesz w reklamie z działem kreacji, gdzie pracują bardzo wrażliwi ludzie. I przyjmowanie, to jest ta ciemna strona, nie? Że przyjmowanie tych porażek, których jest dużo, no bo myśmy mieli taką wygrywalność przetargów w takim najlepszym czasie, to było 50%. To jest super, nie? Ale jak przygrywasz jeden za drugim, a ci ludzie dają z siebie wszystko, pracują w weekendy, wieczorami, oni naprawdę wierzą w to, co robią,
i nagle się dowiadujesz, że nie mogłeś wygrać tego przetargu, albo się dowiadujesz, że przetarg się został rozwiązany, bo klient się rozmyślił, albo wygrała agencja, której nie było przetargu, albo klient zostaje przy starej, bo jednak stwierdził, że nie będzie zmieniał kreacji. No i jaka była historia dla pracowników? Wiesz co, ja zawsze mówiłam prawdę i to było trudne. Jak to mówić, żeby ich, wiesz, bo oni ciągle to jest cholernie trudne. Ciągle znajdować ten power do kreowania, mimo tego, że wiesz, to jest tak subiektywna ocena, co jest ładnie, tak, nie? Tak. I wiesz, i nie, no, a ty szedłeś tam z całym sercem. I znowu powiem ci, że przy tych przetargach, jak ja patrzę na te największe skuteczności, to tak naprawdę najlepiej się sprawdzały najprostsze prezentacje, gdzie strategia była pokazana jak krowy na rowie po prostu. A jak ja potem się zostałam przekonana do tego, żeby kreacja to było 100 slajdów, to zaczęliśmy przegrywać. Po prostu, wiesz, no, ludzie się gubili. Ja to cały czas mówiłam, słuchajcie, ja nie jestem w stanie tego objąć, gdzie my jesteśmy, powiedzmy klientowi, jesteśmy tu, chcemy tego, mówimy do tych, takim językiem, takie są wnioski, coś tam, to wtedy wygrywaliśmy. I to jest to, co ci mówiłam, że ja po prostu dałam się przekonać, że ja się nie znam. Ja odpuściłam tą prostotę i to nie było dobre. Ale faktycznie obserwując tam od kilku lat obrady Goldenera chociażby i rozmowy jurorów i te zgłoszenia, które przychodzą i faktycznie to, co mówisz, jeśli jest prosty przekaz również dla tej grupy, która ma to oceniać, to faktycznie łapiemy się chyba na czymś takim, że chcemy przedstawić nasz projekt jasno, logicznie, z założeniami, które ma spełnić kampania, a później chcąc ją ocenić, przygotowujemy niesamowity laborat, tak? Którego nikt nie rozumie na koniec dnia. Jak ja pilnowałam tego, że zobacz, probierzesz klienta za rękę i mówisz mu, zobacz, to jest pierwszy, to jest czarne, drugi, to jest białe, trzeci, czwarty, piąty, szósty i z tego wynika ta kreacja. I klient widział kreację i mówił, no tak, to wszystko gra. Ale jeśli to było tak skomplikowane, że klient sam nie umiał tego w głowie jakoś ułożyć, to widział tą kreację i ona była, albo mu się spodobała, albo nie. Widzisz, i to jest ten myk, że jak go doprowadzaliśmy krok po kroku, bo ja pilnowałam tej prostoty, ja mówiłam, ten do slajdu mi potrzeba, ten skrót, coś tam. I potem była kreacja, to klient mówił, bo jak mu, wiesz, znasz ten myk ze sprzedaży, zrób tak, żeby klient powiedział trzy razy tak. Tak, powiadam, tak, ci powie tak. No więc jak miałeś prezentację tak i kreacja tak, no to miałeś wygrane przetarg, a ja sobie dałam to odebrać. No dobrze, czyli porównanie przetargu do konkursu jest tutaj idealne, tak? Bo no w zasadzie to samo masz przedstawić, a nie kombinować. A nie kombinować, ładnie, prosto. Tak. Poprosimy zgłoszenia. Czy był jeszcze jakiś taki element po tych 20 latach, że coś mogło cię zaskoczyć w tej branży? Czy wszystkie te elementy, one, mimo że zmienia się świat, zmieniają się techniki dotarcia i tak dalej, to sam schemat funkcjonowania pozostaje, tak? Czy były takie elementy, które stwierdziłaś, nie, ten marketing, kurczę, faktycznie powstał na nowo? Come on, często. Słuchaj, ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się nazwy, koncepcje, metody, ale podstawowe potrzeby i reakcje ludzkie są takie same. I ja uważam, że jeśli ktoś miał taki trochę sznyt, wiesz, psychologa, to też łatwiej mu było działać, wiesz, z reklamami, z klientami. Aha, no właśnie, jakich ludzi poszukiwaliście? Wspomniałeś o psychologii, to na pewno. Oni mówią o artystycznych, tak, potrzebach, ale kto jeszcze do tej układanki był dla ciebie idealny? Układanki agencyjnej, tak? Żeby ten zespół fajnie funkcjonował. Oprócz kreacji, bo to jest oczywiście gdzieś tam nie do ruszenia. To jest dobre pytanie. Ja niestety za długo szukałam ludzi, od których chciałam jakiegoś rodzaju poczucia bezpieczeństwa i lojalności, wiesz? I to też, myślę, jest dosyć kobiece. Znaczy,
mężczyźni nie najczęściej nie potrzebują tego typu relacji w firmie. Firma to firma. A dla mnie to było zawsze takie za bardzo jednak zabarwione. Nie wiem, czy to akurat jest męskie, bo ja znam też kobiety, które mają dokładnie takie podejście. Ale myślę, że częściej kobiety są relacyjne. W związku z tym ja myślę, że to był jeden z takich moich błędów, że za dużo takiego właśnie zabarwienia emocjonalnego, no właśnie, żeby ktoś był oddany, wiesz, lojalny, to było dla mnie bardzo ważne i to mogło niepotrzebnie jakoś ważyć i odbierać mi jakiś taki... Ja czasami mogłam kogoś za długo trzymać. To wydaje mi się, że teraz jest jeszcze gorzej, bo chyba tą cechę w ogóle ze świecą szukać. Tak. Czyli faktycznie i tak jeszcze złapałaś się na ten czas, gdzie była szansa. Tak. I miałam szczęście do takich ludzi, naprawdę. Przecież ze mną ludzie 12 lat pracowali. Także miałam szczęście, ale myślę, że zdrowie by było bez tego. Tak myślę, wiesz? Czyli z jakąś granicą, tak? Z takim, wiesz, z bliskością, ale też z dystansem, ale na pewno nie z szukaniem poczucia bezpieczeństwa u mnie, bo dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że pracuję bardzo dużo z kobietami i jak poruszamy, jako terapeuta, jak poruszamy tematy zawodowe, to kobiety bardzo często szukają u współpracowników poczucia bezpieczeństwa i to zaburza ocenę czasami, na przykład zaburza podejmowanie decyzji. I bardzo często to są takie protezy, bo to wcale nie są ludzie, którzy stoją po ich stronie, ale one się tak boją zostać same, tak boją się zostać same, że trzymają przy sobie osoby, które nie są dla nich sprzyjające, po prostu nie są sprzymierzeńcami. A słuchaj, myślisz, że jak już tak faktycznie wszystko się wie, co cię może spotkać w branży, że to już jest ten czas faktycznie, żeby odejść, jednak można dalej z tym funkcjonować i... Ale Paweł, może co wiecie, co się może spotkać? To w ogóle tego, tego dobra, ale nie ma przede mną tajemnic. Tak? Branża jest... Tyle lat już jestem, zęby zjedzone i w ogóle wszystko wiem. Czy to jest ten moment, żeby odejść? Wiesz co? Tak, czy można w tym dalej tkwić, robić coś dobrego? No pewnie, że można. Wiesz, ja poznałam fantastycznych ludzi, właścicieli innych agencji, którzy dalej to robią. Mhm. Co prawda wiem o części z nich, że jest to dla nich złota klatka, ponieważ nienawidzą tego, co robią, ale dobrze zarabiają i boją się zmiany. Ale można to robić bardzo długo. To w ogóle, wiesz, to nie o to chodzi. Ja po prostu już... Złota klatka była za ciasna. Wiesz co, ja po prostu... To moje ciało mi już mówiło, że nie. I że ja już tego nie chcę robić, wiesz. No a z ciałem już nie podyskutujesz. Koniec odcinka trzeciego. Przed chwilą zdradziłem, jak robię ciasto naleśnikowe. Bo jest naprawdę mięciutkie takie. Mój syn by był zachwycony. No dobrze, to zrobimy na wynos dla młodego. To chyba przechodzimy do tematu... Gdzie ty odeszłaś, tak? Chociaż już tyle przemyciliśmy informacji o tym, gdzie ty jesteś i co robisz. Wiesz co, ja tak odeszłam i nie odeszłam, bo tak. No właśnie, no czy odeszłam, bo nie odeszłam. No, to jest... Tak, bo słuchaj, po pierwsze, ja to co robię teraz, ja zawsze to robiłam i zawsze się tym interesowałam. Czyli... To znaczy, zawsze robiłaś to, co robisz teraz, tak? Tak. To jest skomplikowane. Nie brałam za to pieniędzy, tylko po prostu pracowałam z innymi, bo to była moja pasja. Jako coachingowo, chociaż nawet nie wiedziałam, że ja używam coachingowych narzędzi i tak dalej. Więc... Ale nie, no zaraz, jak nie wiedziałeś, to tak przychodziło, czy tak, ja urodziłaś prostu, się z tym? Czy... Tak, po prostu jest taka, co jak miałam 24 lata, to w Stanach jeszcze byłam. I po trzęsieniu ziemi w Los Angeles przygarnęła mnie taka rodzina amerykańska, bo mnie się wtedy życie posypało. Pracę straciłam w ogóle. No i taką biedną dziewczynkę z Polski, po prostu tacy milionerzy amerykańscy z Sacramento, przygarnęli mnie do siebie. I ja widziałam, że 24 lata miałam, widziałam, że ta pani domu codziennie wieczorem wypija butelkę wina. I to było dla mnie takie, coś jest na rzeczy. Ona nie pracowała.
tego męża właściwie nie było cały czas w domu. Słuchaj, ja co wieczór siedziałam z nią i z nią rozmawiałam. No. I na przykład w czasie jednej z, z tych rozmów, 24 latka. Razem przy tej butelce wina? No ja nie piłam w ogóle. Ja chyba pierwsze wino to wypiłam, nie wiem, nie mam zajścia. Z Pawłem, tak. Tak, z Pawłem. Teraz. Dokładnie, specjalnie na tę okoliczność. I ja podczas jednej z takich rozmów powiedziałam jej, że ona musi pójść do pracy. I żeby to było cokolwiek, tylko żeby wyszła do ludzi, żeby wyjechała rano samochodem z domu, że coś tam. Ona mówi, że ona nic nie umie, nie potrafi. I tak gadałyśmy, ja wróciłam do Polski. I po roku chyba ona napisała do mnie list i napisała, że mi jest strasznie wdzięczna. Ponieważ dzięki tym rozmowom ona stanęła na nogi, przestała pić, poszła do pracy. Pracuje jako w ogóle, oni zbankrutowali. I ona pracowała, podjęła pracę jako taka, wiesz, jakieś tam centrali telefonicznej. W call center. W call center, o właśnie, w call center. No i teraz wiesz, jak to jest, że ja mając 24 lata wiedziałam, jak z nią rozmawiać? Nie wiem. Po prostu mam wrażenie, że jest to jeden z moich zasobów. No i tyle. Więc odeszłam robić to, co zawsze kochałam. Wydawałam na to mnóstwo pieniędzy, bo zawsze jeździłam do źródła, powiedzę. Jak ktoś był twórcą metody, to ja chciałam jechać do tego twórcy. To znaczy, poszukiwałeś różnych metod? Czy różnych, wiesz, że różnych próbowałam. Zachwyciłam się metodą Colina Tippinga, która nazywa się inaczej radykalne wybaczanie. I ona jest taką metodą duchową. Zakłada, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciało. Że jesteśmy też jakąś energią, powiedzmy. Ale to nie jest jakaś religia, tylko po prostu zakłada, że jesteśmy czymś więcej. Ja kieruję Instytutem Tippinga w Polsce. To jest jedyne przedstawicielstwo. A oprócz tego robię coś, co po prostu jest moim sercem, czyli pomagam innym zbudować relacje pełne miłości. Stworzyłam swoją metodę love fitting opartą o style przywiązania i pracuję na przykład z parami nad poprawą relacji, jak są w kryzysie i tak dalej. Czyli nie mówiąc, broń Boże, z zazdrości, znów ci się udało, tak? Czyli znów ci wyszedł. Wiesz co? Zaplanowany budżet. Tak, jak sobie pomyślę. No budżet, co ja mówię, biznes. Budżet też. Budżet też. No to okej. Okay. To już jeśli się trzymamy budżetu. Tak, tak. Wiesz co, jak pomyślę sobie, ile by się wydarzyło przez te parę lat, jak odeszłam, to teraz to jest trzeci rok, 2018 odeszłam. Że ja wiesz, mam kolumny we wprost. Chodziłam do śniadaniówki, żeby o tym opowiadać. Zapisy do sesji, na sesję u mnie to są 2 miesiące do przodu. To tak, no. Wow, to ja miałem fart. Słuchajcie. To był jedyny termin, naprawdę. Tydzień czasu, tak? No. Nie, no. Tak. Ale wiesz co, pamiętam jak kończyłaś etap właśnie prowadzenia. Już nie powiedziałeś, tylko właśnie w radzie wzroczy, tak? Tak, tak. Agencji. To jak faktycznie cię zobaczyłem i zacząłeś o tym mówić, że kończysz, że odchodzisz, to był po prostu promień, tak? Tak, to było, tak. To było wow, wielki wow, kurczę, odchodzę, chociaż nie wiem do czego. Ha! Ale wiesz, ja nie będę ukrywała, że ja jestem osobą wierzącą w jakąś tam siłę wyższą i ja po prostu, ja naprawdę miałam ogromną wiarę, że to jest to, co ja mam zrobić, że wszystko będzie dobrze. Ja z tym odchodziłam. No i tak jest. Piękna. No. Piękna. Kurczę, ale wiesz co, chyba to będzie podsumowanie w takim razie naszej rozmowy, bo cóż tu więcej dodać? Podsumowując, musimy wierzyć w to, co robimy i chyba nic więcej nie potrzeba na tę sprawę. Tak, tak, ja bym powiedziała jedno. Robić wszystko, co mamy zrobić, co jest do zrobienia, na co mamy wpływ, a resztę jednak oddawać. Bo nie na wszystko mamy wpływ. Więc to zaufanie, że wszystko będzie dobrze, jest takim elementem ważnym. Dziękujemy bardzo, Magdalena Czaja. Bardzo, bardzo dziękuję, że w tak krótkim czasie udało mi się
Nie ma sesji. Strzeliłeś. To te naleśniki. To te tak. Naleśniki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcecie również oglądać i zobaczyć, co dzieje się w kuchni, zapraszam na kanał YouTube'owy Kuchni Marketera.